dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie naszych wrażeń na temat prób technicznych. Tym razem wraz z Krzyśkiem zajmiemy się drugim półfinałem, w którym występuje m.in. Blanka, reprezentantka Telewizji Polskiej. EBU ponownie przedstawiło 30 sekund z kamer do każdego występu. Pora podsumować, co przygotowały dla nas telewizje. Ja osobiście nie przepadam jakoś szczególnie za propozycją z Danii, ale myślę, że po tym, co zobaczyliśmy w kamerach, szanse Rayleigh'ego na wejście do finału odrobinę się zwiększyły. Bardzo się cieszę, że Duńczycy w końcu postanowili zmienić swój występ po preselekcjach, bo do tej pory za często tego nie robili. Teraz wygląda to o wiele lepiej, jest o wiele bardziej kolorowo, słodko, cukierkowo i coraz bardziej uważam, że Europa może to kupić. Tak jak wcześniej nie byłem tego za bardzo pewien, to na ten moment uważam, że Dania jednak wejdzie do finału. Tak jak nigdy nie byłem wielkim fanem Brunette i Future Lover, tak występ przygotowany przez ojmieńską telewizję wygląda naprawdę, naprawdę fajnie. Sama artystka znajduje się na takiej pochyłej ścianie, na której wyświetlane są wizualizacje. Przechodzimy tutaj od bieli, którą to widzieliśmy na fotografiach, do kolorów z takiego pastelowego różu. Jest to róż, który wcześniej wykorzystywał także Rayleigh w poprzednim występie. Utwór przez większość czasu jest bardzo spokojny i widzimy to również wizualnie. Armenia od samego początku była pewniakiem do awansu, absolutnie nic się tutaj nie zmieniło, aczkolwiek tylko mogła zyskać. I to mimo drugiej pozycji startowej, będącej szczególnie niekorzystną. Ojej, Rumunia. Jest mi bardzo przykro, oglądając ten występ. Teodor jest świetnym wokalistą, ale problemem jest tu piosenka. Praktycznie nic w tym występie mi się ze sobą nie łączy. Teodor jest ubrany w róż. W wizualki wszystko jest w jakiś ognisty, czerwony kolor. Jeszcze tancerka na wizualach, która wygląda jakby uciekła z szpitala psychiatrycznego. No, przepraszam, ale po prostu to mi się ze sobą nie łączy. Uważam, że jeżeli Rumunia nie zajmie ostatniego miejsca w tym półfinale, to będzie jakieś nieporozumienie. Jeszcze raz mówię, jest mi bardzo przykro, no ale Rumuni mogli to jeszcze jakoś uratować, ale tym występem jeszcze bardziej pogrzebali swoje szanse. Osoby, które śledzą nas dłużej, wiedzą, że jestem naczelną Estoniarą. Naprawdę kocham Alikę jako osobę, kocham jej muzykę, którą to tworzyła jeszcze przed preselekcjami, aczkolwiek wielkim fanem eurowizyjnego Bridges, szczerze powiedziawszy, nie jestem. Nie tak wyobrażałem sobie ten występ, oczekiwałem dużo więcej czerni, dużo więcej statyczności i myślę, że zdecydowanie tak Bridges przedstawione miałoby większe szanse na lepszy rezultat. Z jednej strony to jest naprawdę dobry utwór, to jest utwór, który jest dobrze wykonywany, aczkolwiek czy to wystarczy na awans z półfinału? Gdyby Alika znajdowała się gdzieś pod koniec, myślę raczej tak. W tym momencie ja szczerze powiedziawszy dałbym Estonii pod kreskę. Z Belgią dość zabawne jest to, że jak po pierwszych próbach nasz team był w 100% zgodny, że Belgia jest pewniakiem do finału i na pewno wejdzie, tak po tym fragmencie z kamery, które właśnie obejrzeliśmy, już takim 100% pewniakiem na pewno nie jest. Na pierwszy rzut oka problemem może wydawać się wokal Gustawa, ale równie dobrze może się oszczędzać przed nagraniem na żywo, więc ja nie będę jakoś bardzo zwracał na to uwagi. Ale jak dla mnie największym problemem jest tu efekt wizualny, jak to wygląda w kamerze, to nie za bardzo mi się to wszystko klei. Uważam, że niepotrzebne było dodanie tancerza, który tańczy wokół Gustawa, bo jak na moje już to dobrze wyglądało na preselekcjach, że był Gustaw i trójka chórzystek i jak na moje to wystarczało, żeby zrobić dobry efekt. Ja nadal będę trzymał kciuki za Gustawa, no ale tak jak mówiłem, z tą kwalifikacją może być odrobinę problem. Gdy publikowaliśmy nasze przewidywania po pierwszych próbach, Andrew Lambeau cały czas znajdował się w strefie spadkowej. I to mimo bycia na trzecim miejscu bookmacherów do awansu. Tak naprawdę bardzo ciężko jest mu uzasadnić, dlaczego tak sądziłem, dlatego że dobra piosenka mimo wszystko, dobry wokal i ładny estetyczny występ, to powinno być wystarczająco dużo, aby z tego półfinału sobie spokojnie awansować. Myślę, że Cypr wejdzie, nie sądzę, żeby zrobił jakieś super miejsce, bo to jest trochę taki utwór, na który nikt nie zagłosuje. W sensie, każdy mówi, że jest okej, ale zagłosowanie może być trochę ciężko, aczkolwiek myślę, że na awans wystarczy, a w finale będzie coś koło 20 miejsca. Dilja i Islandia. Wokalnie pierwsza klasa, nie mam żadnych zarzutów, jest fantastycznie. Za to nie jestem pewien, czy wizualnie to się obroni. Tak jak już w paru poprzednich przypadkach,
Tutaj jednym z głównych problemów jest to, że Delia na tej scenie wygląda bardzo samotnie i ogólnie to wygląda dość pusto. Na ten moment nie jestem pewien co do awansu, ponieważ sam dawałem Delię pod kreskę, jeśli chodzi o awans z drugiego półfinału, no ale ja będę trzymał kciuki za Islandię. Po moim wcześniejszym Cyprze przyszła kolej na Grecję. Wiktor Vejnikos wygląda na tej scenie bardzo kiepsko. Mamy tu zdecydowanie za dużo ruchu i to ruchu trochę innego niż w przypadku Aliki, dlatego że Wiktor po prostu urządza sobie konkurs w skakaniu i podskakuje sobie i podskakuje jak po prostu zajączek. Do tego kostium przypominający bardziej ubranie robocze na wyjście na szukanie motyli i wizualizacja, na której znajduje się sam Wiktor ubrany w taki sam sposób. Wszystko mówi mi, że ta Grecja bardzo, bardzo, bardzo boleśnie straci. Ja naprawdę lubię ten utwór. Ja naprawdę chciałem, żeby Wiktor wszedł, ale niestety, patrząc na to, jak to jest przedstawione na scenie, bardzo wątpię, że będzie to możliwe. Gdybym miał przewidywać, w tym momencie powiedziałbym, że Grecja może skończyć nawet pod San Marino i to mimo posiadania Cypru w półfinale, z którego to Cypru dostanie pewnie jakieś wysokie punkty, może nie 12, ale wysokie punkty powinny być. Telewizja Polska. Jak ja się cieszę, że ja to mogę omówić. Co to są za nakładki, Jezu? To jest taka przesada. Po raz kolejny w występie Polski jest nadmiar nakładek. Za dużo, po prostu. I mogłoby się obyć bez nich równie dobrze i by to wyglądało o wiele lepiej. I jeszcze ten efekt podczas dance breaku, jaki miała Iweta w 2016 z Armenii, gdzie teraz blanka się... jest trzy blanki są. Trzy. Jakby jedna nam nie wystarczała, dostaliśmy trzy. Super. Już pomijając wizualki, które wyglądają jak z wakacyjnej trasy dwójki, ja po prostu nie rozumiem wizji i tyle. Trochę jest mi przykro, ponieważ patrząc na to, jakie starania w przygotowanie się do Eurowizji wkłada Blanka, pokazanie się, że jest w stanie osiągnąć jakiś dobry wynik dla Polski, a te całe starania tak trochę jak krew w piach przez to, co widzimy w kamerze. Po pierwszych próbach uważałem, że Polska nie wejdzie. Po drugich próbach to się u mnie nie zmienia. Nadal sądzę, że Polska nie wejdzie. Ale teraz nawet myślę, że nie wejdzie i skończy jeszcze niżej w półfinale. Dostaliśmy tutaj wszystko, czego mogliśmy oczekiwać. Mamy odtworzone praktycznie koncepcję występu z show, podczas którego prezentowano tegoroczny utwór. Członkowie grupy świetnie oddziałują na kamery, świetnie się patrzą, świetnie nawiązują kontakt z widzem. Po dość tanim występie do solo, Carpe Diem będzie dawało nam nową jakość. To nową jakość, na którą widzowie moim zdaniem zdecydowanie pójdą. A Słowenia znajdzie się dość wysoko. Może nie będzie to top 10 finału, aczkolwiek dla Słowenii, która rok wcześniej z uwielbianym przeze mnie LPS i ich disco skończyło na ostatnim miejscu w półfinale, to sam awans będzie sukcesem, a Jokera dostaną bardzo duży boost do kariery w Europie. Bardzo podoba mi się występ Gruzji. Cieszę się, że Gruzja postanowiła wykorzystać obracające się ekrany LED-owe. To naprawdę ładnie wygląda. Ogólnie ten występ w kamerach daje mi taki efekt wow, że to wygląda estetycznie. Ogólnie to jest piosenka monumentalna i to, co widzimy w kamerach, dobrze pasuje do tej piosenki. Pierwszy raz od dłuższego czasu możemy mówić, że Gruzja jest pewniakiem do finału. Jak to w ogóle brzmi? Jak na moja Gruzja to jest top 3 tego półfinału. Brawo Gruzja, zrobiliście super robotę. Piquet Jack, San Marino prezentują bardzo, bardzo klasyczny występ. Mamy dużo ruchu, mamy bardzo dobry wokal, mamy ładne wizualizacje, fajną grę świateł. W tym momencie jest to dość ciekawa opinia, ale uważam, że San Marino dobrze wybrało z tych preselekcji. Może Roy Paczy i Tromba wyszła bez półfinału, aczkolwiek wydaje mi się, że ta grupa rockowa, grupa, która była totalnym underdogiem, może zrobić występ na trzecie miejsce od końca w półfinale. Jak na San Marino, jak na wcześniejsze oczekiwania, to nie jest zły rezultat. Bardzo mocno cieszą mi się usta w momencie, w którym słyszę ten utwór i widzę ten zespół, bo widać, jak się cieszą po prostu swoją przygodą i to jest piękne. Austria odwaliła naprawdę świetną robotę. Podoba mi się, jak to wygląda w obrazku. Uważam, że wizuale
pasują naprawdę odpowiednio do tej piosenki. Wokalnie ja nie mam też nic do zarzucenia, bo Teja i Saliana są fantastycznymi wokalistkami. Natomiast nie jestem pewien, czy wystarczy to do wygrania tego półfinału, ponieważ tak właśnie wskazują bukmacherzy. Albania wygląda w obrazku fenomenalnie. Sasha Jean-Baptiste wykonała genialną robotę. Widzimy tutaj bardzo dużo zabawy fajnymi wizualizacjami, bardzo dobrze zrobionymi wizualizacjami, opartymi na kolorach czerwonym i czarnym, czyli kolorach albańskiej flagi. Do tego sporo ognia, ogromnej ilości wręcz pirotechniki. Fenomenalnie. Jest fenomenalnie, poza tym mamy Sidorle Kelmendi, wspaniałą gwiazdę, mamy mamę Kelmendi, mamy tatę Kelmendiego, największe gwiazdy. Nie rozumiem, czemu Albania znajduje się cały czas u bukmacherów pod kreską do awansu, bo dla mnie jest to absolutny pewniak. Nie da się zmobilizować albańskiej diaspory mocniej niż zrobiła to Albina i familia Kelmendi i ich duje. Litwa w porównaniu ze swoim występem z preselekcji nie dokonała jakichś większych zmian i uważam, że jest to dobra decyzja. Monika brzmi świetnie, jest pewna siebie, a jeszcze ze wsparciem chórków to wszystko na żywo będzie brzmiało fantastycznie. Podobają mi się barwy tego występu oraz wizualki, więc uważam, że Litwa nie będzie miała absolutnie żadnych problemów z kwalifikacją do finału. Grupa Voyager z Australii dostarcza po prostu jakość. Po tylu latach na scenie nie mogliśmy się spodziewać absolutnie niczego innego. Genialna energia, genialne wokale i samochód, który robi bardzo duże wrażenie, to wszystko splata się w wiązankę, która to myślę skończy w top 3 półfinału. I to jest super, się bardzo cieszę, bo dzięki temu Australia w końcu zobaczyła, jeżeli zostanie oczywiście w konkursie, że może pójść inną drogą niż wysyłając jury friendly, bezpieczne piosenki kończące z 2 punktami u widzów w finale. Tak jak przed rokiem. Naprawdę dobry występ do bardzo dobrego utworu i pokazującego nowe oblicze Australii. A jakie są wasze wrażenia na temat prób? Jak myślicie, kto odpadnie, kto awansuje? Możecie się oczywiście podzielić z nami tym w komentarzach. Serdecznie też zapraszamy do obserwowania nas we wszystkich innych miejscach, do dołączenia na nasze transmisje na żywo, gdzie trochę szerzej mówimy o utworach, mając zdecydowanie więcej przestrzeni czasowej. Bardzo dziękujemy za dzisiaj i do niedługo, dlatego że czeka nas jeszcze omówienie Big Five oraz Ukrainy, również z kamery.